Ze mną Queen of the Black, może tego nie wiecie, ale to ona jest królową tej gali Fame 13, bo poddymia po konferencji no niebiańsko. Powiem tak, poddymiłam nie robiąc nic, więc wypraszam sobie, to zadyma sama do mnie przyszła po prostu, tam gdzie ja, tam zadyma jednak chyba musi być. A i uprzedzając od razu następnie, nie mam głosu, bo po pierwsze darłam się na walce Amadeusza, po drugie zwyzywałam tamtego typa. Dobra, dwie walki twoje przyszły, to Take One, powiedz dlaczego, taka spina? No ja właśnie nie wiem, co ten typ do mnie ma, ja typa nie znam, nie wiem kim jest, wiem, że jest tylko przydupasem od Nitro, nie wiem, co on do mnie ma, nie wiem, co on o mnie gada, wiem tylko, że mnie... Troszkę się przesuniemy. Dobra, wiem po prostu, że mnie wyzywa, a zawsze jak ktoś mnie wyzywa, to nie wiem, patrzę, jak reaguje na mnie później na żywo, nie? Był wywiad i o co teraz to poszło? Była pierwsza nasza, kurwa, rozmowa. Face to face? Jak wyglądało? Nie, face to face, nie, właśnie. On zawsze jak mnie widział, nawet teraz wcześniej jak przegrał, dobrze przegrał, szedł z podkoloną nóżką i do mnie nie podszedł, nic nie powiedział, ale na wywiadzie oczywiście musiał zgarnąć sobie fame, więc... Co powiedział? Powiedział, o, stanęła tu osoba, która mnie bardzo nie lubi, więc powiedziałam, tak, kurwa, nie lubię cię i chuj. I co, dalej już nic nie mówiliście? Nie rozmawialiście? Nie, mówiliśmy, on coś tam gadał, że nie lubię tego, co robisz w internecie, coś tam, blablabla. No to powiedziałam, no to podejdź i mi to powiedz na żywo, widziałeś mnie już wiele razy. O, no to teraz ci mówię. Na wywiadzie każdy se może poddymić, żeby podbić sobie statystyki, nie? Nie lubisz tej fana? Nie, bo on mnie nie lubi. Dlaczego mam lubić kogoś, kto mnie potępia? Okej, okay, potencjalna walka z tej fanem? Tak, bo to pizda i na to się nadaje. Serio, aż tak mocno? Jak widać, nie, ja też nie chcę rozgłosu mu robić, bo ja nawet nie wiedziałam, kto to jest, dopóki nie zaczął mnie wzywać. Okej, a Nitro, co sądzisz o Nitrze? Jego ostatnia wypowiedź o gwałcie była bardzo nieodpowiednia i bardzo się cieszę, że Unboxal wygrał. Czyli też do Nitra nie pałasz sympatią? Nie, ale przynajmniej podał rękę, jak mnie zobaczył na żywo, więc szacunek do niego. Okej, druga twoja konfrontacja dzisiaj to z popularnym serwisem Pudelek. O co tam poszło? Bo chyba doszło do rękoczynów. To był typ od Pudelka? Ten typ, co podszedł do mnie, to był typ od Pudelka? Tak mi powiedział mój operator, także jak coś, to na niego zwalamy całą winę. Nie, no ogólnie nie wiem, to był jakiś typ, nie wiem, co to był za typ ogólnie. Też słyszałam, że z Pudelka, ale nie wiem, czy to prawda. Więc nie będę tutaj szerzyć niefałszywych informacji. Jak to wyglądało? No, prowadzę sobie wywiad, podchodzi do mnie typ, mówię mu ładna bluza, a ten kurwa wyciąga pieniądze i mówi pokaż cycki. No to dostał w mordę. A ile wyciągnął? Nie wiem, coś tam właśnie powiedział cenę, ale ja się na tym nie skupiłam, tylko zaczęłam go wyzywać. Po prostu wszystkie przekleństwa zaczęły być wypowiadane z moich ust. Znasz ich dużo tych przekleństw? Nie mów tego, czy znasz dużo. Nie wiem. W tamtym momencie nagle okazało się, że bardzo. Ale jak powiedział bez niczego do ciebie, żebyś pokazała to, co miałaś pokazać? No tak, podszedł do mnie za kamerami, zaczął wyciągnąć pieniądze i powiedział, za ile pokażę cycki, żebym pokazała cycki. I co zrobiłaś? Zaczęłam go wyzywać i powiedziałam, żeby wypierdalał, poszłam. Później znowu go cisnęłam, a on szedł, uciekał. No i dostał w ryja później, jak? Bo go dogonili. Fronta czy plaska, jak to wyglądało? Możesz pokazać, tylko mnie za mocno nie niezbyt, niezbyt widziałam, bo stałam taka, ale Amadeusz po prostu tam pobiegł z tatą, więc... Uratował cię Amadi? Mój wybawca, jak zawsze. Amadi, chodź, powiedz o tej sytuacji, o co chodzi? Amadi mnie we wszystkim ratuje. Nie, no Queen to dobra, fajna dziewczyna, młodziutka, żeby jakiś patałak podchodził i sobie nie pozwalał. Nie wiem, kto to był, jakiś grubasek z kompleksami, który się chciał... Popisać przed kamerami, no przy mnie na pewno nikt nie będzie mojej przyjaciółki obrażał, dostał kontrolną blachę, niech się cieszy, że nie dostał cepa. No tam mój tata za mną dobiegł i go do ściany dostawił, no ogólnie, bo w sumie dobrze zrobił, ponieważ w momencie, gdyby ten koleś coś nieodpowiedniego by mi odpowiedział, to pewnie dostałby cepa, a jakby dostał cepa, mogłoby się skończyć albo kontuzją, albo nokautem, albo wybitymi zębami, albo czymś złamanym, tak? U niego jakby się tak skończyło, to chuj wie, jakby, wiesz, więc dobrze, że mój tata z jednej strony dobiegł, no i mój tata ogólnie zna się w sumie z Queen, bo... To jest cudowny człowiek, tata. Zna się z Queen, też jest poryszczy jak ja, tylko już jest trochę starszy.
Ale to jest mądry, kumaty człowiek, który ma biznesy i tak dalej. To nie jest jakiś kurwa chłystek czy pijaczek, któremu się coś odpala. No i zna się z Queen, bo trochę czasu w sumie jednak spędziliśmy, tak? Bo ja mam dobry kontakt bardzo z ojcem. I nie uważam, że to jest nic wstydliwego. Ja bardzo... Tata Amadeusza jest zajebisty. Ja normalnie jak jestem u Amadeusza, to czuję się jakby on nastolatkiem z nami był. W sensie nastolatkiem, co ja pierdolę. No wiecie, o co mi chodzi w naszym wieku, no. Nie, no faktycznie... Chyba Queen traktujesz jak taką młodszą siostrę. No jasne, że tak. Mój brat. Troszkę tam czasami gdzieś tam zabłądziła, zgubiła, ale powiedziała teraz w wywiadach, że będzie ćwiczyła. Pisała mi już to kilka dni przed walką, że chce wznowić treningi. Będzie? Będę i też byłam u Mirka parę razy. A była faktycznie u trenera Mirka, no, była dwa razy, czy trzy razy w ostatnim tygodniu, z rana, byłem zdziwiony. Także no, trzymam ją za słowo. Wtedy jak powiedziała, że będzie ćwiczyła, to ćwiczyła, miała przerwę, w sumie miała prawo po walce się odmurzyć troszeczkę. No i trzymam ją, ja teraz będę ćwiczył codziennie, więc liczę na to, że znowu stworzymy team. Jak to jest, że tam gdzie wy, tam zawsze są jakieś dymy? Nawet po gali. WhatsAppiekiem i królowa czerni. Albo ciemności. Tak jest. Także no cóż, no dwójka zadymiarzy to są dymy. No.